Pani prezes, zebraliście się Państwo dzisiaj pod Sejmem. Czego dotyczy to zgromadzenie? Dlaczego Państwo jesteście tutaj dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy w celu złożenia projektu naszej inicjatywy ustawodawczej, ustawy o zmianie ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Jutro też jest posiedzenie Sejmu. Chcemy dziś, posłowie są w różnych komisjach, więc to jest odpowiedni czas na to, żeby być tutaj. Zebrałyśmy do tej chwili 127 tysięcy podpisów. Termin miałyśmy na początek czerwca, czyli w bardzo krótkim czasie zebrałyśmy taką liczbę i oddajemy dziś, dlatego że ta ustawa i zmiana tej ustawy przede wszystkim jest dla nas bardzo ważna z dwóch względów głównych. Że pielęgniarki od 1 lipca 2022 roku, po wejściu w życie ustawy, która dała pieniądze nieznaczone pracodawcom, pozwoliła im na to, żeby zmieniali umowy o pracę, określali nowe stanowiska pracy i degradowali pielęgniarki z przyczyn ekonomicznych. Mówią, że nie mają pieniędzy i te osoby, które miały uznane wcześniej kwalifikacje, tytuły magistra i specjalizacje, od 1 lipca 2002 roku często tych kwalifikacji nie mają uznawanych. Z kolei pielęgniarki, które są po liceach medycznych, po studium zawodowym, po licencjacie, są dyskryminowane w zatrudnieniu w związku z tym, że różnica płacowa jest tak ogromna, powstały kominy płacowe, my to od 20 roku sygnalizujemy ministerstwu, że rok rocznie te nożyce w zakresie różnic płacowych się coraz bardziej rozwierają. Więc one w sposób nieuzasadniony uważamy, że są tak duże. Pielęgniarki pracują na odcinkach pracy, w których wykonują podobne czynności i powinny być podobnie wynagradzane. Specjaliści z zakresu prawa pracy, biegli sądowi wyrażają się, że różnica w wynagrodzeniu może być, na tym samym stanowisku wynika ona z wykształcenia, ale nie tak ogromna, ona powinna być uzasadniona. To jest nieuzasadnione, dlatego pielęgniarki są w sądach pracy w tej chwili. Jedne z pozwami o degradację, drugie z pozwami o dyskryminację. A orzeczenia sądów wskazują, że nie powinny wynagrodzenia, czy nie powinny być degradowane osoby, bo sytuacja pracodawcy jest trudna ekonomicznie. Z przyczyn ekonomicznych nie można degradować pracownika. Natomiast pracodawcy mówią, że jest zła wycena świadczeń. Wcześniej co, była lepsza? Przed 22 rokiem taka sama, stąd mówię wypowiedź też, że z dnia na dzień, w jedną noc pozbawiono pielęgniarek uprawnień. Zaraz przed wejściem ustawy Państwo sygnalizowaliście decydentom, że takie problemy mogą powstać, jeżeli ta ustawa zostanie przegłosowana w takim kształcie. Decydenci nie posłuchali. Czy liczą Państwo na to, że tym razem posłuchają? Powiem, że długotrwałe rozmowy z ministrem zdrowia i wdrażanie tej ustawy i problemy, które się rodzą bo na terenie podmiotów leczniczych, chyba doprowadziły do sytuacji, że w tej chwili już ministerstwo same zauważa, co się dzieje. Jesteśmy my w rozmowach, pracodawcy są w rozmowach, natomiast my mówimy, że jesteśmy tutaj dla ratowania polskiego pielęgniarstwa i położnictwa. Degradacja przede wszystkim dotyczy osób młodych wchodzących do zawodu, które chcemy, żeby zostały w Polsce, bo mamy starzejące się społeczeństwo. Wskaźnik demograficzny jest fatalny, ale mówimy również o tym dyskryminowaniu w zatrudnieniu w stosunku do osób, które są mistrzami w zawodzie. Poprzez to, że mają ogromne długoletnie doświadczenie i są mentorami dla tych osób młodych wchodzących do zawodu. To jest zawód mistrza i czeladnika i minister powinien to uwzględnić. My nie chcemy takiej ustawy, która generalnie podzieliła środowisko. Zawód, który wykonujemy, wymaga od nas, żebyśmy działały w zespołach na rzecz pacjentów, a nie kłóciły się wewnętrznie. I nie chcemy, żeby właśnie nam powody do tej kłótni fundował rząd i Ministerstwo Zdrowia. Wzywamy ministra zdrowia do rozmów. Super. Pani prezes, uprzejmie pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Brawo.